Dzień dobry. Słuchajcie, witajcie z drugiego letniego, no już jesiennego zlotu EDC i Bushcraft Polska. Jesteśmy w Borach Tucholskich. Dzięki ciężkiej pracy Marka i całej ekipy EDC, słuchajcie, jesteśmy w takich okolicznościach przyrody. O, podejrzewam, że jest ponad 200 osób, więc jest naprawdę kawał luda. Przyjechaliśmy wczoraj, co prawda, ale przyjechaliśmy wczoraj po południu, po 16, padało, więc niestety nie nadawał się ten dzień na powitanie. Dlatego zaczynamy dzisiaj. Dzisiaj już prelekcje trwają. Jest godzina, nie wiem która, pewnie po 10 grubo, albo koło 11, więc postaram się Wam pokazać, co tu się odjaśnie Pawła na tym zlocie, jakie są prolekcje, trochę przebitek z naprawdę przepięknego lasu, przepięknych Borów Tucholskich. Dlatego Was zapraszam. Dowodzenia. To jest taki hajzer, proszę Państwa. Jeszcze ludzie polecą, aby szukał Twojego wschodu. Destylator. A to po bardzo mi pasuje. Komu kibicuje? Komu wydam decyzję? Komu kibicuje? Nie ciągnij. Oby, żeby mu nie urwali. Czy jesteś gotowy? Jest! Jak mi się nazywacie? Runo Leśne? Gotowi? To ciągnij ta! Uwaga! Nie, jeszcze. Dobra, start! Dzień, świni! No dobra, stop! Losowanie jakiegoś stron jest, czy coś? Losowanie stron, tak. Chodźcie, to my losujemy to. Kapitanowie drużyn, zapraszam. To my losujemy to. Kapitanowie drużyn, zapraszam. Tylko losuj złotówką, bo jak piątkę rzucisz, to zginie. Nie, papierdolący kamień. Uwaga, gotowi. Papierdolący kamień, wygrany wybiera strony. Witam. Prosimy o czystą walkę. Raz, dwa, trzy. Dobra, jeszcze raz. Raz, dwa, trzy. Dobra. Która strona? Dobra. Ja nie wiedziałem, że to będę musiał powiedzieć, a nie ciągnijcie jeszcze. Gotowi? Gotowi? Gotowi. Gotowi? Nie ciągnijcie. Salto! Raz! Oni są lepiej zmotywowani. Stop! To nie fair! 3, 4. Jeszcze raz. 3, 4. Dobra. Bardzo proszę. Nie daj ciała! Nie ciągnij. Nie ciągnijcie. Nie, ja mam tak. Gotowi? Czekajcie. Gotowi? Raz! O,
to samo tak powiedział, proszę, że nie stoję. Brawo! Brawo, brawo! Dwa, trzy. No. Tamtą stronę. Dobra. Nie! Nie. Tak! Stop, stop! Widać było, że to była czysta formalność. Stop! Dziękujemy! Papier może rzucę kamień. Na 3-4. 3-4. Nie przyszliśmy w policji. Zapraszam! O, żeś Badzia! To się nazywa prawdziwa sportowa rywalizacja. Może chcecie z tej samej strony być? Gotowi? Gotowi? Spokojnie, spokojnie, bo ostatnio prawie dostałem w pysk. Start! Raz! Wyrówna, na dowaka, wyrówna. Brawo! Weź niech im ktoś pomoże! Będziemy tu stać do jutra, ej! Mocniej! Specjalnie to robicie! Dajecie im fory! Może wreszcie ktoś pod górkę wygra! Dawaj, dawaj! Dajesz, dajesz! Brawo! Zapraszam drużyny Dżem ze Świni i Alko Bushcraft! 3, 4. No pokażcie im, jak się ciągnie pod górkę. No. Dawaj, pośpięte, nie, dawaj! Cóż za poświęcenie! Mamy tutaj kilku marynarzy, oni mogą powiedzieć, jak to się nazywa. Jak tak? się nazywa? Arek, cóż za poświęcenie! Jakie poświęcenie z polskiego prania! Raz, dwa, trzy. Jeszcze raz, raz, dwa, trzy. Jeszcze raz, raz, dwa, trzy. Dobra. Bardzo proszę. Grzesiek. Start! Raz! Raz! To ja nie mogę się Kurwa, jedzie, wiedzie, wiedzie! Dawaj, 30 centymetrów! Kurwa, ciągnij! Nie ma! Ciągnij! Ciągnij! Stop! Linią, nie. Ej, no za linią już. Nie, tu masz linię. No tu i to było. A oni dotąd muszą dociągnąć. Tak! Życie, możecie zrezygnować. Te zawody nie są dla słaby psychicznie. Gotowi? Tak. Poczekajcie. Puśćcie trochę. Puśćcie trochę. Gotowi? Start. Raz! Dalej! Raz! Dalej! Raz! Dalej! Bierzemy nosę! Raz, dwa, trzy. Oddaję pani, oddaję pani. Kamu, kartkę. Nie, oddaję pani. Pierwszeństwo tak. Jaką? Zapraszam. Gotowi? Tak. Ale ty nie chcesz usiąść od razu? Gotowi. Dajcie krzesełko. Na pewno? Tak. Krzem! Krzem! Marek! Nic dwa razy się nie zdarza! Było nie być dżentelmenem! Dawaj! To jeszcze kawałek, no.
Brawo, brawo! Dobrze, dobrze! No. W bojowym nastroju są, dobrze! Dajcie, dawaj. Uwaga panowie, 3, 4, ry! Szpejtek nagrywa? Tak. Dobra, to będziesz miał finał! Exclusive! Odsuń się, bo ci nogi poucinają, jak oni pójdą z tą linką! To jest runda olbrzymko! To jest twoja chwila prawdy! Możemy zrobić tak, żeby było karunko, to możemy Arkowi załóżmy wrócić, chcecie mieć, tak? Prawda? Arek! Ty, ale nie pobierasz nic do picia, bo to jest dopis, bo cię dyskwalifikacja. Już? Już? Gotowi? Oj kurde. Rozstawić się. Gotowi? Tak. Gotowi? Tak. 3, 4, start. No. Ale to co, walkover? No to sorry, trzecia drużyna wygrywa. I co, już tu zostajemy? Ja mówię start. Pierwsza osoba zakłada to. Nie musi zapinać. To ważne, bo nie mamy tyle czasu, żebyśmy siedzieli do środy, nie? Wiem, jak to się zapina. Pierwsza osoba to zakłada, robi slalom, zawija za ostatnim słupkiem, wraca, rozbiera się, druga osoba się ubiera, liczy się czas całej trójki. Bondo gotowy? Bardziej już nie będę. Jest sędzia referencyjny, żebyście, wiecie, nie mówili, nie? Do biegu, gotowi, start! Tak, jest! Oddychaj, a szybciej, na pierwszej randce się będzie życie rozwijać. Trzeba się posparować czymś śliskim może. Proszę, ma coś wazelinę? Dawaj! Dawaj! Tylko nie mamy całego dnia. Wyobraź sobie, że mąż wrócił do domu i musisz się ubrać. Ale musi mieć doświadczenie, bo się dużo szybciej ubiera niż rozbiera. Kariera stripteasera. Gazu, bo to już minuta i 47 sekund. Jem tą zagawkę. Skup się! To nie jest prosta konkurencja. To nie są rękawy, to na dole? Nie, dobrze. Jak zaciągnę do góry, jak mi jajka ściśnie, to... Będziemy bardziej urosnąć, no. Ale, wracaj, łapiesz się cały. Nie, no wracaj, nie oszukuj. No. Ale dlaczego? Torba ci nie boli? Dawaj. Nie, nawet sobie na szorówki, bo się wywalisz. Dawaj. Możesz się rozebrać spokojnie. Rozebranie też powinno być życzone w czas. Dlaczego? A dlaczego nie zbierał się, to się musi rozebrać. Takie słaty, bo stoi bardziej śliski. Gotowy? Jakie masz piękne białe szkiety? Gotowy? Uwaga, do biegu, gotowi, start! Coś z tymi butami jest nie halo, nie? Prawy na lewy założył. Poślij ręce.
Kaptur, kaptur, kaptur. Kaptur, kaptur, kaptur. Proszę te do tyłu. Musisz się bardziej skradać, bo się słucha. Gotowy drugi? Na ten dom! To nie mini! Rób to bardziej! Szejkę! To nie zobaczysty! Nie dam razy! Ja mówiłem! Musisz ograniczyć siłownię! O, to jest to. O, nie omiszę tego szybka, pięknie. Bardzo ładnie, trzeci gatunek. Teraz musisz nadrobić dokładność tomka. No, na pewno. Masz ładny rozgrzany kurde. I szybko się rozbiera. Łatwo wskoczyć. Tak. Podejrzewam, tak. Nie uśtakujesz. Ale zapierdolę! Ale widzisz, i to jest ten brak dokładności, którego tobie brakuje, Tomek! Postawcie! Nie gadaj, bo tracisz 4 sekundy! W ogóle chyba drużyna was nie robi, bo też nawet wasi wam nie kibicują, ej, w ogóle jaka wioska. No tak, no. Ale możemy to przemyśleć jak chcesz. Leci! Dawaj. 47 sekund. Będę wam mówił, będzie ciśnienie wtedy wyższe. Dawaj. Załóż kaptur, nie zapomnij. Uważaj na szafkę, na okulary uważaj. Kaptura nie założyłem. Nie oszukuj. Dawaj. Cisza technika pokonywania slalomu, proszę państwa, to taki bardziej... Trzeci gotowy? Ajojo. Minuta 15. Chyba w sumie dobry czas. Mam nadzieję, że jojo... Ale pogubił połowę garderobek. Zegary, kokulary, czapka. Jojo nie zapewni, o tak słyszę, bo będą mówili, że oszukiwaliście. Ty już się myślisz, no kurwa. Poczekaj, przygotuj się. Macie czas, minuta 40. Dawaj, jojo! Trzymaj Polski! Ale on jest mały, no! Kaptur jest! Stop!
dajcie się chłopakowi pomóc ubrać, no. Sekund! Bo żarty się kończą, proszę Państwa, nie chodzi, co się za ognia! Namieszał mu tam! Zero do pingu, w ogóle nie jestem z autobry, nie? W ogóle. Proszę, odpocznij! Daj im szansę! Minuta 10. Minuta 15. Spokojnie, mamy czas. Pobijecie rekord! Nie powinno ci to spać, nie musisz trzymać, puść. Ale aerodynamika, zwróćcie Państwo, proszę Państwa, jaka aerodynamika, dobrze, dobrze, trzeba brać przykład. Minuta 32, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Minuta 40. Dawaj. To jest jakaś ta wybierz się, dobra, jedno, dobra. Ale ty, no właśnie, bo to nie jest jakieś badanie, czy coś. Ogarnij się. Gdzieś tu są. Dawaj! Minuta 58, 59. Dwie minuty, dawaj, dwie, dwa. Dobrze, że nie pokażę. Stop! Do widu, startu, start! Też lichą, kiedyś zlepieni, pamiętam te czasy, kiedy zlepieni potrafili dopingować swoich, a teraz co? Dupa, cisza. Licho! Zlepieni! Dawaj, dawaj! No troszkę lepiej, no. Dawaj, no minuta. Chyba jesteś wąskim gardłem w tej drużynie, Wojtek. Dawaj, dawaj. No, uważaj, uważaj, bo cię stratuję. Przecież to szatan jest jakiś. Dobrze, dobrze. Szybciej. Szybciej. Dobrze, dobrze, spokojnie, tylko dotknął. Nie interesujcie. Bez dotykania! Bez dotykania! Nie na pierwszy raz! Nie dotykaj kolegi! Minuta 33! Ostatnia! Rękawice! Ostrogi! Okulary! Kaptur! Wysoko na gawki! Nie! Nie! Ciągnij! Nie! Minuta 53! 55, 56, 57, 58, 59, 60. Ale możesz załapać się na wyjście, więc się postaraj. Dawaj, dawaj. Pół minuty. Postawcie pachołek proszę ten ostatni. Dobrze, dobrze. Nie rozbieraj się jeszcze, nie oszukuj. Nie jest to takie proste, no. Piotrek, no jednak wyjście też nie będzie dla ciebie. Już chyba przepłacone te OP. Ale możesz po prostu skoczyć z klasą. A ten tablo to mnie prowadza.
Dobra, dobra. Dziękuję. Minuta 04. Nie wiem, jak się poddał chyba. No nie wiem, może macie szansę jeszcze. Dzisiaj nie poddajemy w ogóle. Dopingu nie ma. Dawaj! No trzeci. Powieście mu kawałek szynki przy dubie, tam pies jest. Zaraz od głowy. Macie czas, już i tak chyba po ptokach, no ale no, może, no, nie wiem. Nie, no nie masz co śmieszyć. Ty luzysz, się spocisz, zgrzejesz. Będzie czas w środku, daj spokój. Wolnie! Stop! Nie! Do startu! No tu jesteś? Spokojnie, spokojnie, pytam. Chcę się upewnić, żeby nie było później, żeby ty zgadzał, że ci objąłem sekundę, bo gotowi do startu stan. Kaptur! Kaptur! Spokojnie, to co nadrobił kapturem, to teraz zgubił na metrach. Spokojnie, spokojnie, jesteście bezpieczni tam. Szybko, szybko. Da co ci ten. Tego nie nagrywamy. A ja mam to. Dawaj, dawaj. Dobrze zbiera. Ręka, ręka i kaptur, i kaptur, i oczy pod dobrze. O, nie, nie. No ja myślę, że można im dołożyć za stylno, ty. Brawo, brawo. Lądowanie telemarkiem teraz. Telemark. Rozbieraj się. Sylwia, to do ciebie było. Minuta 10. Wszystko w twoich rękach, Sylwia. Teraz wszystko, cały ciężar, cała odpowiedzialność wisi na tobie. Czujesz to? Skup się! Załóż rękę na spokojnie. Załóż buty, bo się... Nie, kaptur! Załóż rękę! Hej, hej! Hej, co? Policzamy 10 sekund do szóstwa. Doliczamy, nie, 10 sekund każdy za to, że nie było drugiego rękoła. No przedmiot! Przedmiot, stop! Gotowa? Nie wiem, nie, ale dawaj! Gotowa do startu, start! Dawaj, dawaj, dawaj! Nie ma tak łatwo! Dawaj, dawaj! Dobry męczy kamerę! Jedziesz! Sylwia, gdzie jest? Sylwia, patrz, jak można bez oszustwa, widziałaś? Jak można nie oszukiwać przy bieganiu? Rozbieraj się, szybko, szybko, szybko! Nie, tu! Spokojnie! Nie ma uciekania! Uciekłeś z kwadratu, to jest żeby wszystkie się tak rozbierały, nie? Poczekaj, poczekaj, spokojnie. Tak, rączka, kapturek, kapturek. Dajesz, dobrze, dobrze! Jeszcze raz widzę bieganie z telemarkiem, ej! Dawaj, 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 dawaj! O, minuta 11, ej, wszystko po szybko, 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 ej, szybko, szybko, minuta 17, pół minuty, dawaj, minuta 21, dawaj, szybko, szybko, minuta 25, 6, dawaj, jeszcze szansa, skup się, nie zapomnij o kapturze, skup się, kaptur, dawaj, dawaj, macie szansę. Minuta 40! Jeszcze 16 sekund! Dawaj! 43, 4, 5, 6!
biegniesz, wracasz za czerwonym pachołkiem. Nie widzę czerwonego pachołka. Może pojawi. Marek, przesadziłem. O kurwa! Tak to leciało! Dawaj! Widzisz? Tak to jest, jak się dużo pije! Ale krop, drogi krop! Chłopie, daj to ze spoku! Kurwa! 10 sekund kary! Ej, nie umiję pachołku, proszę! Dawaj! Za mało wypiłem! Podobno można się doprowadzić do takiego stanu? O Panie! Jeden pachołek! Krzysiek, liczysz pachołki? Spokojnie! Dobra! Dobrze, 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 dobrze! Teraz ja z kółkę zrób! Dobrze! Znaczy już! Trenował! Rampa, pa, 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 ra, ra, rampa! A co tam się tak skrada? Jakie zakryty! Dobra, już jesteście bliżej niż dalej! O matko! Jaś! Lecisz na poduszkę ewidentnie! Zacząłeś się jak Lewandowski, skoczyłeś na Bonucci. Jest! Ale to, co wy wyprawiacie, zobaczycie na filmie, to jest koniec świata. Do startu, start! O, jak gejsza! To tak drupisz jak gejsza! Dawaj, dawaj! Ładnie, o, ładnie, ładnie! Ciężko, ciężko, widzisz? A ty myślałeś, żeby samochód tak prowadzić. Widziałeś to? Widziałeś? Lepiej następnego! No, no, niektóre... Dupa! Dupa! Dobrze, dobrze. O, dupa! Dupa! Ej, zlec mi następnego! Będzie pachałki kupić! Nie ma jak ślepy! Zlec się, Arkadiusz! Bo przecież apeluję do twoich resztek zdrowego rozsądku, no! Nie ma ich! Jezu! Przecież to jest zwykły slalom, no proszę cię, skup się! To jest kierowca Pira. Tak! To jest zawodowy kierowca, który zawsze jeździ po pijaku. Tak to leciało. Dawaj, dawaj. Gotowi do startu, start! Proszę was. No i opuść mnie, co? Dzięki. O mnie mu idzie! Chyba często jesteś w tym stanie, co? Codziennie! Słuchajcie, kto zrobi ten dystans poniżej 15 sekund, musi iść na odwyk, nie? Młodego zrazicie! Gdzie tak galopkujesz? Dawaj, dawaj! Omin... O, dobrze, dobrze! Dobrze, dobrze, dobrze! Widzisz, na to nigdy nie wiesz, co pozostać na tyle! Dawaj! No to naprawdę! Ja sobie ciężko radzić tutaj z tym błędnikiem, więc... Dawaj, 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 dawaj! Nie śpiewaj! Głęboko się do normalnie wraca. Krzaki, uważaj!
Dobrze, że są okulary ochronne, nie? Są dnia. Trzecie! O, kolizja, kolizja! Tu kolega widać doświadczony. Tak, tak, tak. Nieraz się spieszył z pracy do domu, po nocce widać. Na koncentrację. Nadchodzi, nadchodzi! Dziki koń! Ciężko jest, nie? Krakowiaczek jeden! Waży kilo 7. I na drugą nóżkę, cyk! Uważaj krzaki! Uważaj krzaki z powrotem! Co tu mi dało? Pięknie, pięknie! Nie ma żartu! Dawaj! Spokojnie, spokojnie, ostrożnie, spokojnie! Idzie dobrze, skubaniec! O! Czadą! Jeszcze ogień, jeszcze ogień, jeszcze ogień! Nie na bieg, nie na bieg, nie na bieg! Krzysztof, tutaj, panowie! O, czekajcie, no nie ma oszukiwania! Ej, no jak? Źródło ognia, to jest zapalniczka, panowie survivaliści! To się panu nie podoba, proszę pana? Przepraszam, ale tak wyszło. No. Wyżeramy nogi. No tak. Skąd masz taką czapkę? Dostała. Od kogo? Od tego. Zapraszamy elektryczkę. Okej. To już ostatni dzień z lotu. EDC i Bushcraft Polska. Włóczę się, by żyć. Nie będę was okłamywał, że wczoraj był koncert na trzy głosy i megafon. Więc troszkę mi fonia wysiadła. Ale generalnie, słuchajcie, zlot był petarda. Wczorajszy dzień obfitował bardzo, bardzo wiele atrakcji przygotowanych tu przez chłopaków. Było bardzo wiele prelekcji. Wypowiadał się Marcin Bona, był Lesowik. Były Lasy Państwowe. W ogóle bardzo dziękujemy Lasom Państwowym za wzięcie udziału, za wsparcie tego wydarzenia, bo to dość ważny krok, jeżeli chodzi o współpracę pomiędzy grupami takimi jak my, a Lasami Państwowymi. Oczywiście największą atrakcją były konkursy drużynowe, co mam nadzieję będę wam tu puszczał w przebitkach. Oczywiście przeciąganie liny, biegi w kombinezonie OP1, a już szczytem hitów był oczywiście bieg w okularach tych symulujących stan po spożyciu. I muszę wam powiedzieć, że no było super, super śmiesznie. Niestety deszcz nas troszkę zaskoczył, więc nie mamy nagranego całego konkursu drużynowego. Ale na pewno coś tam się znajdzie. Jak samopoczucie? Elegancja, Francja. No i gitara. Słuchajcie, no ludzi dobrze ponad 200. Nie wiem, czy będę wam w stanie przekazać. To jest wielki, wielki obszar lasu. A tutaj jest porozbijanych wszędzie mnóstwo, mnóstwo ludzi. Oczywiście trwa już powolne zbieranie się do wyjazdu. Tam jeszcze się odbywają jakieś wydarzenia. Siedzi grupa trzymająca władzę. Idziemy, zobaczymy, co jeszcze tam się dzieje. Oczywiście, słuchajcie, wsparcie helikonów, wsparcie militariów, to też bardzo ważna rzecz. Fundowali kupę nagród, dzięki którym można było zorganizować bardzo dużo różnego rodzaju atrakcji. O, słuchajcie, wiem, kto się wypowiada. Idziemy go zobaczyć. Prelekcję ma Wojtek ze Speedpointa. O. O, rączka mi schudła po tych dwóch dniach. Nie będziemy przeszkadzać. Niech Wojtek prowadzi swoją prelekcję. My mieliśmy okazję pogadać wczoraj prywatnie. Więc spoko, słuchajcie,
ognisko. No tutaj wczoraj wydarzenia były, nie nadają się do tego, żeby wam to przekazać, bo jakbyście usłyszeli, jak śpiewamy, to koniec. Ale generalnie zlot był super, super udany. Mam nadzieję, że będą kolejne edycje i że ci, którzy się nie załapali w tym roku, albo nie mogli przyjechać, albo z jakichś powodów bali się lub no nie wiem, cokolwiek innego. Słuchajcie, tu jest zawsze taki klimat, że tu się każdy odnajdzie, więc zapraszamy wszystkich na kolejną edycję zlotów ZDC i Bushcraft Polska. O, trzymajcie się.